Cześć, z tej strony Grzegorz Myszor i w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak zagrać przepiękną, maryjną pieśń Hetmanka. Jest to w zasadzie moja ulubiona lub jedna z ulubionych pieśni maryjnych. Mam nadzieję, że Tobie również się spodoba. Można ją świetnie zaśpiewać z ludźmi, także posłuchaj i za chwilę się jej nauczymy. O Maryjo, jesteś piękna, piękne włosy masz i oczy, a twe serce miłość sama, która zawsze nas jednoczy. O Maryjo, Matko Boga, Tobie woła, abyś była nam hetmanką, abyś była nam hetmanką. Tak to mniej więcej leci. Można zagrać, jak słyszysz, naprzemiennie biciem, szarpaniem. Ja w refrenie zawsze gram biciem, w zwrotce szarpaniem, bo to taki nastrój jest, najpierw się buduje, a potem w refrenie można podbić i świetnie, że tak powiem, wzbudza to emocje. Też czasem mam ciarki, gdy to gram. Także zaczynamy od zwrotki i szarpania. Szarpanie jest bardzo proste. Uderzamy bazową i potem trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia. I bazowa, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia. Bardzo proste, jedno z najprostszych możliwych szarpań. Pierwszym naszym chwytem jest D-dur i gramy. Tu bazową jest czwarta, także szarpiemy czwarta, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia. I D-dur gramy tutaj dwa razy. O ma. I gdy zagramy dwa razy D-dur, gramy ha-moll. W ha-moll bazową jest piąta, więc szarpiemy piątą, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia. I też gramy dwa razy. Później mamy G-dur. W G-dur bazową jest szósta, więc szarpiemy szósta, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia. I też G-dur dwa razy. I czwartym naszym chwytem jest A-dur. I A-dur bazowa to jest piąta struna, więc szarpiemy piątą, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia. I dwa razy A-dur. I mamy te cztery chwyty i to te cztery chwyty nam tworzą zwrotkę. Zagraj teraz ze mną, spróbuj. D-dur, raz, dwa, trzy i... Ha-moll. G-dur. I A-dur. I jeszcze raz, D-dur. Ha-moll. G-dur i A-dur. I tak mamy zagraną całą zwrotkę tymi czterema chwytami. W zwrotce w ogóle śpiewa się: O Maryjo, jesteś piękna, ale tak śpiewa się, jeżeli grasz samodzielnie. Jeżeli grasz z ludźmi, to super to idzie zrobić, że gra się: O Maryjo i ty to śpiewasz, a ludzie z tobą powtarzają: O Maryjo, O Maryjo, jesteś piękna, jesteś piękna, piękne włosy masz i oczy, masz i oczy, no i tak dalej, całą zwrotkę. I za zarówno pierwszą zwrotkę, jak i drugą tak się da zrobić i naprawdę super to brzmi. Wtedy się ludzie też włączają w śpiew, jeżeli na przykład na pielgrzymce, a ostatnio też byłem na pielgrzymce i ludzie też właśnie to śpiewali, bo wiedzieli, co mają śpiewać i po prostu żeby powtarzali za mną. Także zachęcam Cię do śpiewania właśnie takiego z powtórzeniami. I teraz refren. W refrenie myślę, że nauczymy się bicia, żeby po prostu też różne możliwości się nauczyć. Zaczynamy od G-dur. Jakie jest bicie? Dół, góra, góra. I to jest, że tak powiem, jedno całe bicie, powtarzane kilka razy na każdym chwycie. Czasem dwa razy, czasem cztery, czasem tylko raz. Także to zależy od chwytu, ile razy powtarzamy. Dół, góra, góra.
Tak to właśnie się uderza. I pierwsze dwa chwyty to jest G-dur i A-dur. I na G-dur gramy cztery razy. Du, góra, góra. Dół, góra, góra, dół, góra, góra. Musi to być zagrane tak płynnie, dynamicznie. I później na A-dur też cztery razy to bicie. I później gramy D-dur, Fis-mol i Ha-mol. Na D-dur dwa razy. Dół, góra, góra, dół, góra, góra. Fis-mol też dwa razy i na Ha-mol cztery razy. I to, co się nauczyliśmy, czyli cztery razy G-dur, potem cztery razy A-dur, dwa D-dur, dwa Fis-mol i dwa Ha-mol, to całe powtarzamy, czyli Maryjo, Matko Boga, bądź Ty zawsze naszą matką i powtarzamy cała Polska Tobie woła, abyś była nam hetmanką. I dopiero tutaj się zmienia. Gramy D-dur dwa razy, potem dwa razy A-dur i dwa razy, i cztery razy D-dur. Także tak właśnie się gra ten cały refren. Abyś była nam hetmanką. To jest koniec, który się teraz nauczyliśmy. Refren G-dur, A-dur, D-dur, Fis-mol, Ha-mol, razy dwa, D-dur, A-dur, D-dur. Tu też pewnie wszystko masz już wyświetlone, także już wiesz, co dokładnie grać. Spróbuj ze mną teraz zagrać cały refren od początku. Ja będę mówił, jakie są chwyty, zagramy powoli i spróbuj ze mną, żeby już się tego dobrze nauczyć. Raz, dwa, trzy i G-dur. A-dur. D-dur, Fis-mol i Ha-mol. Jeszcze raz G-dur, A-dur, D-dur, Fis-mol, Ha-mol, D-dur, A-dur. I tak właśnie jest grana cały refren, tak jest właśnie grany, zwrotkę już mamy opanowaną, szarpaniem. Oczywiście w refrenie też możesz zagrać szarpaniem. Matko Boga, bądź Ty zawsze naszą matką. Jeżeli chcesz grać naprzemiennie, to przelicznik jest taki, że jedno szarpanie, czyli bazowa, trzecia, druga, pierwsza, druga, trzecia, jest równe tyle, co dwa razy to bicie, czyli dwa razy dół, góra, góra, dół, góra, góra. Jedno szarpnięcie jest tyle samo, co dół, góra, góra, dół, góra, góra. Także jeżeli taki chcesz mieć przelicznik, tak chcesz grać naprzemiennie, to taki masz przelicznik. Zwrotka opanowana, refren opanowany, także cała piosenka jest już opanowana. I mam nadzieję, że Ci się podoba tak samo jak mi. W tym wideoporadniku to już jest wszystko. Jeżeli się właśnie podobało, no to daj łapkę w górę, subskrybuj nasz kanał, polub nas na Facebooku, też poleć znajomym, by mogli się tej pięknej pieśni nauczyć. Tekst z chwytami znajdziesz na stronie jakzagrać.pl, zajrzyj tam koniecznie, link jest na dole w opisie, możesz tam sobie pobrać za darmo PDF-a z chwytami i po prostu go od razu wydrukować, tak jest bardzo wygodnie. Zachęcam Cię też do pobrania darmowej tabeli chwytów gitarowych oraz kursu Chwyty gitarowe dla każdego, bo znajdziesz tam mnóstwo praktycznej wiedzy o chwytach gitarowych, o tym, jak w prosty sposób chwytać akordy barowe, jakie są takie, że tak powiem, mądre sposoby na to, żeby to chwytać, żeby się nie męczyć. Jest tam mnóstwo praktycznej wiedzy o chwytach gitarowych, zajrzyj tam koniecznie, wejdź na chwytygitarowe.com, link też jest na dole w opisie, zajrzyj tam i pobierz te darmowe prezenty. Tymczasem trzymaj się, do zobaczenia. I na razie, hej.